Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym rozpocznę w wolnej chwili taką serię poradników Sony Movie Studio 13 Platinum Suite. Jak widzicie, obecnie mam wersję testową, testuję na firmę, ale już mogę kilkoma poradnikami się podzielić i pewnie niebawem tą wersję dokładnie zakupię. Koszt około 500 zł, 560 chyba takiego kompleciku do wykorzystania komercyjnego, to wydaje się być dobrą propozycją dla youtuberów, blogerów, szczególnie, że program jest po polsku. Trzeba chwileczkę poświęcić na jego przyswojenie, ale wydaje się, że jest ciekawy. Nie jest intuicyjnie tak fajny jak na przykład Camtasia, gdzie mamy tam naprawdę szybko do uzyskania efekty. No działa to w moim przekonaniu w Camtasii najlepiej. Jednak Camtasia nie obsługuje 4K. Ma problem z niektórymi plikami MP4. Tutaj tego problemu jakby nie zauważyłem jeszcze. Jest po angielsku, to po polsku. Chociaż akurat w tego typu programach chyba ten język nie jest aż tak istotny. Ale myślę, że jednak dla wielu może być. Dla mnie to nie był aż tak istotny problem. Dla mnie bardziej zależało mi tutaj na programie, który jednak będzie poniżej 1000, a Camtasia jest niestety droższa do wykorzystania komercyjnego. Tak więc Movie Studio Platinum 13 wydaje mi się być świetnym rozwiązaniem. No i jest na firmę, można kupić i komercyjnie wykorzystać. Tak więc tutaj wypisałem sobie kilka takich drobnych poradników na początek, które mogą się przydać osobom, które zaczynają pracę z Movie Studio Platinum 13 lub innym podobnym programem właśnie Sony. Sony Vegas pewnie Pro też będzie bardzo podobnie. Tak więc zaczniemy sobie od tego poradnika, czyli właśnie tutorial, poradnik dla początkujących, czyli osób, które planują dopiero rozpocząć. Potem przejdziemy jeszcze, zrobimy kilka tutaj, jak renderować do YouTube'a na Full HD, Ultra HD, czyli tam 4K, jak wstawić film w film, czyli popularny efekt picture in picture, jak dodać napis do filmu, ewentualnie wstawić jakąś edycję jego, nie wiem, zrobić takie tło, jak tutaj widzicie po prawej stronie dla przykładu, ruszające się. Idzie naprawdę sporo zrobić, bardzo dużo tym programem i postaram się pokazać te takie, może nie tajniki, ale te najbardziej praktyczne rozwiązania, nie jakieś tam bzdury, mam nadzieję, że tylko to, co po prostu się przydaje przy tworzeniu, łączeniu filmów, tak samo jak, nie wiem, zwiększenie głośności filmu przy kilku ścieżkach na jednej, przepraszam, na jednej ścieżce, przy kilku materiałach, co tam jeszcze. Podgląd animacji podczas edycji, tak, to też jest niby drobnostka, ale gdy animujemy jakiś efekt, to nagle się okazuje, że w tym podglądzie po prawej stronie po prostu nie ma tego efektu. To znaczy my coś chcemy zmienić, przesunąć, a tu dup, brzydko mówiąc, stoi w miejscu. Czyli inaczej mówiąc, nie możemy podglądać tego, co robimy. A jest na to bardzo prosty patent, pokażę, jak zwiększyć głośność filmów na timeline'ie. Tu jeszcze dodam taki jeden poradnik, on się też przyda pewnie sporej ilości ludzi, czyli osób, które planują wstawiać, robić po prostu animację poklatkową, czyli animacja poklatkowa zdjęć. Przykład, jeżeli chcemy zrobić ze zdjęć taką animację kilkusekundową, na przykład, no może się to przydać, animacja poklatkowa zdjęć, jak ustawić, żeby domyślnie program podpowiadał. Albo inaczej, gdy wstawimy więcej zdjęć, żeby każde z tych zdjęć na przykład, nie wiem, trwało pół sekundy, żeby nie trzeba było każdego zdjęcia przesuwać ręcznie, co jest może trochę męczące. Dobra, myślę, że chyba to na początek będzie dobre, jak przyciąć, skrócić długość filmu, to też pokażę, jak stworzyć pierwszą animację filmu lub napisu i jak dodać napis do filmu. To myślę, że takie podstawy. Myślę, że osoby, które to podejrzą i spojrzą, jak to działa, będą zainteresowane tym programem. Ja już jestem i niedaleko jestem do zakupu. Zmienię tylko kolejność. Jak sobie zanotuję, to tak postaram się zrobić dla Was te poradniki. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli coś bardziej zaawansowanego albo jakieś inne efekty, żeby pokazać, żeby sprawdzić, czy to działa, czy to nie działa, to piszcie pod filmami w komentarzach, a ja postaram się to dla Was zrobić. Ja sobie tu zapiszę na pulpicie te poradniki, które chcę dla Was tutaj stworzyć. Tu sobie zrobimy taki katalog Sony Movie Studio Platinum 13. Myślę, że tak będzie dobrze.
I tutaj zrobimy sobie listę. Jak będziecie coś jeszcze chcieli poza tą listą, no to po prostu piszcie. Dobra, teraz jak widzicie, to co opowiadam, to jest taki tutorial, poradnik dla początkujących. Pokażę od początku. Tu już mam jakiś projekt, mniej więcej wstawiony jakiś film, zmienione dźwięki. Jest nawet i, jak widzicie, u góry napis, tutaj drobna animacja, czyli z większego napisu na mniejszy, jak widzicie, takie przesunięcie, takie drobnostki, ale wszystko Wam pokażę. Dobra, więc zamknijmy sobie teraz program, ustawmy tryb prosty, zamknijmy, nic nie zapisujmy, zamknij, o, ciach, tu sobie zostawimy. Ikona oczywiście tego programu wygląda w ten sposób, czyli Movie Studio Platinum 13, 64 bit akurat wersja, no 30 nie możecie pobrać sobie ze strony Sony, wersję do testów. Ok, gdy już pobierzecie tą wersję, zarejestrujecie się, jak widzieliście, ja już tam na swoje dane oczywiście się zarejestrowałem. Pierwszą rzeczą, którą zobaczycie, to interfejs po polsku, czyli dla Was już coś fajnego, znaczy dla Was, dla wszystkich. W Waszym przypadku nic tu nie będzie w tle, więc ja też kliknę nowy, tak żebyście widzieli to od podstaw. Pierwszą rzeczą jest przy nowym projekcie ustawienie po prostu, jak chcemy ten film sobie stworzyć, w jakim formacie, w jakiej rozdzielczości. W Waszym przypadku polecam korzystać tutaj z HDV, mamy tutaj rozdzielczości nie tylko w HDV, jeszcze popatrzmy, gdzie jeszcze są dla Full HD, moment, tu są dla Full HD, tutaj mamy, nas interesuje Europa, więc tak zostawiamy, ale co ciekawe na YouTube jest jednak zalecana opcja tutaj, 60 Hz NTSC, co ciekawe. I w HDV możemy sobie tutaj zobaczyć Ultra HD w 60 klatkach, 30 klatkach, co tam jeszcze mamy? Czyli gdzie to było, momencie, przepraszam Was, internet video, no dokładnie tu, tu mamy HD, no i tu mamy od razu podpowiedzi, jak to jest z klatkami. Idealny materiał na YouTube, z tego co ja wiem, powinien mieć 29,970, nie, 9700 frame per second progresywne, to są idealne ustawienia do wideo w sieci. SD to jest niższa rozdzielczość, tego raczej nie wstawiajcie, to jest jakaś już lipa. Jak zwykle 720p to takie minimum jest. Jednak teraz dosyć popularnym jest jednak format Full HD, czyli 1920x1080, czyli dokładnie internet wideo, tutaj jak widzicie, pisze, tak przynajmniej pisze, 3D. No my tutaj raczej 3D nie będziemy wstawiać, tak więc skorzystamy z tej opcji, jak tutaj widzicie, AV CHD, HDV nie mamy tutaj Full HD. Więc AV CHD, wrzucacie sobie tutaj opcję, zaraz, momencik, to jest ta opcja, wideo, rozdzielczość pasuje, Full HD i 970 po przecinku, frame per second, wszystko gra. I tak myślę, że możemy zostawić. Czy coś jeszcze? Lecimy dalej. Zapisujemy oczywiście nazwę, czyli test. Zróbmy sobie test, zostawmy domyślny katalog, w którym będziemy zapisywać nasz materiał, albo zmienimy sobie, jeżeli chcemy, na przykład na, gdzie my to mamy, dysk C, tam gdzie chcemy zapisywać, w moim przypadku będzie to dysk C, to jest dysk SSD, więc jest szybki, Sony Movie Studio Platinum i tutaj sobie zapiszemy w tej lokalizacji test, zróbmy sobie poradnik. Poradnik numer 1. O, w ten sposób myślę, będzie najlepiej. Full HD, wszystko pasuje. Lecimy dalej. OK. Tutaj w pierwszym ekranie zobaczycie, że ten ekran jest dosyć prosty. Możecie zwrócić uwagę, że oczywiście są ścieżki. Ścieżki można dodawać. Tu możemy sobie powiększać, pomniejszać. Tu już mamy dodane ścieżki tekstową, wideo, dźwięk, muzyka, pewne efekty. Ale zobaczycie, że to jest jakaś bieda. Jest po polsku. I coś Was tu będzie, kurczę, czegoś tu za mało. No rzeczywiście tak jest, w trybie prostym tak jest. Więc od razu polecam Wam jednak włączyć sobie tutaj tryb zaawansowanej edycji. Tutaj to jest ten guzik po prawej, po lewej góry. I zobaczcie sobie różnicę wyglądu. Drobna jest. Nawet powiem Wam, że kradnie nam tu jakby miejsce,
ale ogólnie jest wszystko to, co ma być, czyli inaczej mówiąc, jest więcej. I teraz tak, pierwszą rzeczą przy rozpoczęciu pracy, mimo że wcześniej sobie ustaliliśmy format pliku, ale jeżeli nam się po prostu coś zmieni w naszym projekcie, jednak nie chcemy tamtego Full HD, mamy tutaj opcję właściwości wideo projektu, Alt Enter można sobie nacisnąć albo tutaj kliknąć i tu możemy sobie jeszcze pozmieniać. Na chwilę obecną wybraliśmy ten szablon HD w ten sposób, ale możemy go tutaj sobie jeszcze podmienić na inny, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z takiej zmiany. Ja tu mamy, jak widzicie, 4K rozdzielczość, tutaj HD 720p, 1080p, tak więc wybór, że tak mamy spory i każdy dopasuje do własnych potrzeb. Jednak jeżeli na YouTube'a ładujecie, no to polecam korzystać tutaj z tego 9, gdzie to było, zaraz, zaraz, o tutaj dokładnie, jeżeli chodzi o 30 klatek na sekundę. Tutaj przy 720p tutaj mamy 60 klatek na sekundę i tutaj tak samo przy 4K też mamy 60, tutaj mamy 30 i przy Full HD jeszcze szukam 50 klatek na sekundę, gdzieś mi znikło z wizualizacji, może ja nie widzę albo coś mi umknęło, gdzie jest 50 klatek przy... Coś mi zniknęło. Chodzi mi oczywiście tutaj o sytuację, w której mamy 50 klatek na sekundę. Spójrzmy sobie tutaj jeszcze podwójny NTSC. I tutaj o, no od razu wszystko się zmieniło. Czyli klatki na sekundę tu mamy do zmiany. Tak więc sorry za drobne poszukiwania. Szerokość oczywiście zostawiamy jak jest, jeżeli potrzebujemy to zmieniamy. Tutaj 3D nie wykorzystujemy. Jak renderować w pełnej rozdzielczości? Dobra, polecam zmienić na najlepsza. Wtedy będziemy najlepszą jakość w pełnej rozdzielczości. Metoda usuwania przeplotu. Tu nic nie zmieniamy. Tutaj mamy jeszcze audio. Oczywiście wszystko możemy zmieniać według własnych potrzeb, ale przed wstawieniem filmu, potem po renderowaniu na YouTube, warto sobie podejrzeć, czy głos jest ok, czy jakość jest w porządku. Wszystko według własnych preferencji, trzeba po prostu przetestować idealnych tutaj jakichś ustawień, myślę, że nie ma, chociaż YouTube troszeczkę tam informuje, jak powinny być wszystkie kwestie rozszerzenia poustawiane, więc te będą na pewno dobre, nie będzie problemu z wstawianiem filmu. Jeżeli chodzi o audio, tryb głównej ścieżki stereo, jeżeli chcemy dwa kanały, albo 5 na 1, czyli 6 kanałów, jak chcemy oczywiście. Głębia, tu nic nie zmieniamy, jeżeli jakość chcemy jeszcze troszeczkę zwiększyć, możemy zmienić na najlepszą. Ja polecam zostawić. Linijka. Ok, katalog plików nagrań. Tak, tutaj nic nie będziemy zmieniać. I w takim wypadku tutaj we właściwościach projektu jeszcze możemy coś sobie zmienić, zastosuj, ok i tak będzie. Dobra, teraz to co istotne, jeżeli mamy słabszy komputer z słabszą kartą graficzną, możemy ustawić, żeby podgląd nie był w pełnej rozdzielczości tutaj. To jest istotne. W podglądzie możemy sobie ustawić na przykład pełną jakość i jak widzicie tutaj Full HD to Full HD. Czyli tutaj będzie pełna wydajność, pełna jakość pokazywana. Jeżeli macie słabszy, możecie sobie tu zmienić na podgląd na przykład połowę, jak widzicie. Rozdzielczość się zmienia i w tym momencie macie no troszeczkę słabiej będzie, mniejsze wymagania będzie potrzebował wasz komputer, żeby po prostu podczas waszej edycji pracować. Jeszcze jedna rzecz, ja tutaj zmieniłem na 60 klatek, żeby wam pokazać, ale ja akurat będę w 30 robił, więc zrobimy małą zmianę. Tutaj, ściach, Full HD pasuje przy 29,970 i tak zostawimy, zastosuj, OK. Czyli znowu zmieniłem sobie tutaj ustawienia. OK, i teraz tak zostawimy. Co wy na początku chcielibyście tutaj sobie na przykład zrobić? Na pewno chcielibyście wstawić jakiś film, chcielibyście wstawić być może drugi, być może trzeci, być może je pomiksować, być może różne inne rzeczy porobić. A więc pierwszą rzeczą jest oczywiście wrzucenie materiału. Tutaj mamy taki guzik, tutaj mamy media projektu, eksplorator, efekty, generator, bla bla bla. Nas interesuje najpierw media projektu, żeby móc coś wrzucić, na czym będziemy pracować. Więc wchodzimy sobie w media projektu i tutaj na przykład, nie wiem, jakieś dziwne piosenki sobie pościągałem, więc one akurat nie będą teraz dla mnie istotne. Weźmy sobie ten kolon.
będzie powiedzmy, że piosenka. Weźmy sobie jakieś wideo, czyli na przykład o tutaj z tego wideorejestratora 600, no może ten. Mamy sobie tutaj jakiś film. O, weźmy sobie na przykład tutaj taki film i weźmy sobie jeszcze drugi film, czyli zaznaczyłem sobie dwa filmy, trzymając lewy kontrol. Ewentualnie można jeden, a potem zaznaczyć drugi. OK. I klikamy sobie otwórz. I teraz zauważcie. Ja tutaj mogę sobie podejrzeć materiał, każdy z nich. Wystarczy lekko raz nacisnąć, podejrzeć, jak te filmy zostały nagrane. Czyli tutaj mamy audio, kodek, ile klatek na sekundę. Zobaczcie. To jest, że tak powiem, coś, co możemy jeszcze podejrzeć. Zależnie oczywiście od filmu. Teraz co byśmy chcieli zrobić? Chcielibyśmy dodać poza piosenką, poza filmami, być może jakiś napis, ale to później. Możemy te wszystkie ścieżki, które tutaj mamy pokazane, może zwiększyć, w ten sposób robimy sobie. Możemy sobie tutaj też zmienić widok, to jest istotne, że nie chcemy podglądu, może w ten sposób, czyli ze szczegółami. Tak jak widzicie, możemy też sobie zmienić powrotem tak. To tak tylko informacyjnie. Teraz zróbmy w końcu coś, czyli zobaczcie. Weźmy sobie te dwa pliki wideo, zaznaczmy sobie je. Wrzućmy sobie je. Aha, jeżeli tak je wrzucimy, to będzie jeden za drugim. A my byśmy, powiedzmy, chcieli coś trudniejszego zrobić. Czyli wstawmy sobie jeden film. O, tutaj. I jest od razu pytanie. Czy chcesz dopasować ustawienia wideo projektu do tego materiału? Jeżeli tak, to klikamy oczywiście tak. Wtedy może nam się tutaj zmienić i już się zmienił projekt, jak widzicie. Jeżeli dacie nie, to wtedy materiał dopasuje się do waszych ustawień. Tak więc ja na razie zostawię według tego filmu, to nie przeszkadza w niczym. No, tak czy tak, to będzie dobrze. Weźmy sobie drugi film. Nie wstawiajmy go tutaj jako następny, czyli nie żeby był jeden po drugim, to wstawmy sobie go poniżej. O, na przykład. O, na przykład tutaj. Niech sobie jest. Tutaj mamy ścieżkę muzyka, usuńmy ją. I ścieżka tekstu też sobie usuńmy. Na razie one nie są nam potrzebne. Zauważcie, jest tu sobie jakiś filmik. Tu mamy w naszym podglądzie, możemy zawsze troszeczkę powiększyć. Te ścieżki, jak są za duże, możecie sobie przesuwać. Więc możecie nawet tutaj kliknąć taki guziczek, powiększ, pomniejsz, tak żeby były mniej więcej malutkie, jak macie mniejszą rozdzielczość. Tu jest rozdzielczość Full HD w laptopie. I OK. I macie sobie dwie ścieżki. Macie od razu rozdzieloną ścieżkę wideo, dźwięk, wideo, dźwięk. Więc od razu na przykład z filmu moglibyście tą ścieżkę wyciszyć, na przykład, jeżeli oczywiście byście mieli taką potrzebę. Jeżeli coś zmienicie, a o kurczę, tak jednak nie chcemy, korzystajcie z tych przycisków u góry, cofnij i zobaczcie, że tutaj ten suwak wróci. Tak więc tu macie opcję cofnij, możecie cofać sobie do wybranego punktu albo cofać pojedynczy punkt. To jest istotne, jeżeli coś zmienicie, sobie wróćcie, jeżeli się pomylicie. Teraz to, co istotne, macie tutaj dwa filmy. Powiedzmy, że chcielibyście teraz te dwa filmy ze sobą złączyć. Czyli na przykład ten film, który jest u góry, jest główny, czyli tutaj sobie jakiś leci, zobaczcie. I on nam kompletnie zasłania teraz ten dolny. Ten dolny niby leci w tle, no ale go nie widać. I teraz ustalmy, że chciałbym, aby ten film tutaj znalazł się tu w prawym górnym rogu. I to myślę, jest dość częste zastosowanie takich programów, czyli miksowanie filmów, picture in picture i tym podobne. Zobaczcie, co ja bym zrobił. Czyli ten drugi film, który chcemy przekształcić, on powinien znaleźć się przed tym pierwszym filmem. To jest właśnie dosyć istotne. Zaraz wam pokażę coś. Tu sobie zrobimy tak, prawym guzikiem myszy. Wstaw ścieżkę wideo tutaj, żeby była nad. Tą ścieżkę wideo musimy sobie przerzucić do góry. W ten sposób. Te audio usuniemy, bo nie będzie mi potrzebne, będę korzystał z tego audio. Więc ten sobie audio usuniemy. Teraz gdzie to jest? Usuń. Bo. O, tutaj, prawym. Usuń ścieżkę. To audio nie będzie dla mnie po prostu potrzebne. Tutaj mamy nasz filmik przed. Zobaczcie teraz, o co mi chodzi. Skoro wstawiłem ten filmik, który chcę dać do góry, na przykład po prawej stronie, czyli zmniejszyć go i przesunąć, dodałem go przed.
Istotna jest kolejność. Wyobraźcie sobie, że kładziecie kartkę na kartkę. Czyli jeżeli kartkę położycie pierwszą u góry, to dolnej nie widzicie. A jeżeli u góry ją przytniecie, przesuniecie, to dolną zobaczycie. Tak samo to działa z timeline'em, przepraszam, czyli z linią czasu. I teraz zobaczcie. Ja ten filmik chciałbym zmniejszyć. No tutaj sobie przesuńmy suwak do początku. Jak go zmniejszyć i przesunąć? Bardzo łatwo. Tutaj po lewej stronie mamy taką opcję ruch ścieżki. To jest bardzo istotny element. Wystarczy, że na to klikniecie i zobaczycie takie sobie coś. W programach graficznych edycji wideo lepiej korzystać z dwóch monitorów, ponieważ te okno możecie mieć na jednym ekranie, a to na drugim. Wtedy lepiej się pracuje. Ale jak ktoś nie ma, też się da. Wszystkie te okna możecie sobie pomniejszać. Teraz zauważcie jedną rzecz. Tutaj, jeżeli sobie teraz widzicie ten prostokąt, to jest wasz film. Cały, cała klatka. Waszym zadaniem teraz jest po prostu zmniejszyć tę klatkę i przesunąć. To wszystko robimy tutaj. Zobaczcie. Wystarczy chwycić za dowolny prostokącik. Zwróćcie uwagę, że są tu różne, różne takie dodatkowe elementy, które są bardzo istotne. Na przykład skaluj wokół środka. Tu jest na przykład zablokuj format obrazu. To jest bardzo istotne. Chodzi o to, żeby ten pik nam się nie rozjeżdżał, nie był szerszy, wyższy i tak dalej, tylko był cały czas zablokowany, czyli pomniejszał się równo. Więc tak, spróbujmy sobie tą klatkę zmniejszyć. Zobaczcie, że ona już się zmniejsza. Nie możemy jej zmniejszyć krzywo, ponieważ mamy tutaj ustawioną opcję zablokuj. Jeżeli byśmy odblokowali, to wiecie, co się będzie działo. Będą jakieś dziwne cuda się tu działy. A tego nie chcemy. Więc teraz, żeby przywrócić poprzednią opcję, pamiętajcie, co trzeba zrobić. Cofnij i wróci do tego, co było. Zablokujmy sobie tą opcję formatu obrazu i pomniejszmy na tyle, na ile potrzebujemy. Tu kółeczko, przesuńmy. Może być takie, że będzie tak, jak teraz widzicie, czyli do prawego górnego rogu. No na przykład powiedzmy tyle i to strzelam sobie na oko, czyli przesuwam sobie paluchem. Albo można zrobić sobie wstecz do oryginału. Można też ręcznie tutaj sobie zmienić szerokość i wysokość, tak jak widzicie. Zauważcie, że możemy to zrobić suwakiem albo wpisać wartości ręcznie. Zmniejszmy sobie suwakiem. O, na przykład w ten sposób. I już obrazek jest mniejszy. Pamiętajcie, że zawsze, żeby korzystać z opcji cofnij, jeżeli coś Wam po prostu nie pójdzie. Ciach. I teraz można oczywiście ręcznie, można też tu wpisać sobie z ręki w ten sposób, że po prostu wpiszemy z klawiatury. Tutaj mamy wszystkie opcje do ustawienia, jak sobie chcemy. Teraz co chciałbym Wam pokazać? Zobaczcie. Ja jednak stosuję opcję taką, że jeżeli chcę, to przesuwam tak, jak potrzebuję, względem własnych jakichś tam preferencji. Na przykład o, tyle. Teraz drugą opcję chciałbym ten obrazek jednak przesunąć, żeby nie był tak w tym rogu. Mi się tak podoba. Wystarczy tu chwycić w dowolnym miejscu wewnątrz tego niebieskiego prostokącika i po prostu przesunąć. Zobaczcie, jakie to jest proste. W ten sposób możecie tutaj nawet kilka filmów. Bardzo proste, prawda? I teraz zauważcie, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę w tym takim podstawowym poradniku, chociaż będzie to w osobnych także. Ja myślę, że to Was zainteresuje. Jak zrobić animację. W Camtasii robi się to prościej, to troszeczkę jakby trudniej, ale to kwestia jest zrobienia dwa, trzy razy i to samo robimy. Teraz chcielibyśmy, żeby na naszym filmie od sekundy na przykład 5 do 10 ten filmik mały przesunął się z tego rogu do tego. Jak teraz to wykonać? Zauważcie, jesteśmy teraz w pierwszej sekundzie tutaj. Powiększmy sobie troszeczkę plusikiem, tak żeby te sekundy nam się tutaj pokazały 5, 10. Wtedy już widzimy lepiej. I tak, w pierwszej sekundzie obrazek jest tutaj. Już sobie go ustawiliśmy, tu nic nie przesuwamy. Teraz tak, do 5 sekundy nie chcemy, żeby cokolwiek się działo. Powiększmy sobie jeszcze bardziej. W ten sposób będzie nam idealnie trafiać tutaj punkt. Jeszcze kawałek. O! I tutaj będzie 5 sekunda. Jak widzicie, tu po prawej stronie jest wskaźnik kursora. Możemy tutaj dwa razy kliknąć w ten czas i wpisać po prostu 5, wtedy idealnie trafimy. To jest jak chcecie. I teraz w 5 sekundzie klikamy tutaj ten plusik stwórz klatkę kluczową. Możecie guzik insert nacisnąć, jeżeli sobie życzycie. I teraz chodzi o to, że od tej pierwszej klatki, od samego początku do tej klatki nic się nie dzieje. Nic tutaj nie przesuwamy, nic nie zmieniamy. Jak widzicie, pozycja jest cały czas taka sama, nic nie ma. I teraz od tej klatki tutaj, 5,
Minimy, piąta, o tak. Tu czasami trzeba korzystać. Lepiej sobie trafić idealnie. Chcemy, aby do 10 sekundy, przejdźmy na 10 sekundę. Jeżeli nie trafimy idealnie, znowu 2 razy 10. Enter i gotowe. Do 10 sekundy chcielibyśmy, żeby ten obrazek nam się stąd przesunął tutaj. Wystarczy tutaj przesunąć sobie albo ręcznie, tylko że jest niebezpieczeństwo, że pójdzie nierówno. Zobaczcie, no bo możecie tak machać. Czyli inaczej nie wiecie, czy teraz w ostatnim momencie będzie to po prostu idealnie równo. Zróbmy sobie wstecz, żeby nic nie stracić. Jest opcja tutaj zablokować oś X, jeżeli dobrze pamiętam. Klikamy sobie tutaj i zobaczcie. Wtedy przesuwając, o przepraszam, coś mi się pomyliło, nie ten program. Zaraz, gdzie to było? Oś, tu, to jest tu, w tym miejscu. Zapobiegaj ruchowi X. O, jeżeli dobrze pamiętam, to było tu. Klikamy. Nie X. Znowu wstecz, tylko Y, oś Y. Zobaczcie. Tu oznaczamy, tu zaznaczamy, zapobiegaj ruchowi Y. Chodzi o to, żeby nie ruszało się góra-dół, czyli oś Y, tak jak tutaj jest opisane, Y, X. I zobaczcie, teraz jak przesuwacie zawsze równolegle. Nie możecie przesunąć góra-dół. Tak więc z tych skrótów, które tutaj macie, po prostu korzystajcie. Nawet się nie zastanawiajcie, czy chcecie, czy nie chcecie. Korzystać, bo jeżeli nie wyrobicie sobie tego nawyku od razu, to potem jest po prostu trudniej i materiał nie wychodzi tak, jakbyście chcieli. I zobaczcie, dajmy wstecz. Tak jak było na samym początku. O, tu, nie, tu. Teraz jest równo, tak jak żeśmy wcześniej ustawili. I zobaczcie, tu powiększmy jeszcze raz. O, i do 5 sekundy miało się nic nie dziać. Zgadza się? Tak, i nic się nie dzieje. Jest do 10 chcemy, żeby się już zmieniło. Więc teraz klikamy Enter, znajdujemy się na tej 10 sekundzie i klikamy znowu klatka kluczowa. Co to znaczy? Po co są te klatki kluczowe? One nam zaznaczają, od którego momentu do którego momentu coś ma się zmienić. Tutaj nic nie zmieniliśmy pozycji, więc nic się nie zmieni. Ale tutaj, jeżeli teraz coś zmienimy, to ta zmiana będzie wynikać od ostatniej klatki, przepraszam, od przedostatniej klatki do ostatniej. To bardzo łatwe, tylko trzeba to po prostu chyba zrobić. Samo oglądanie filmu to jest trochę mało. A spójrzcie, jeżeli tutaj w tej piątej sekundzie jest brak efektu, czyli od początku dotąd nic się nie stało, przejdźmy do 10. Powtarzam to czasami 2-3 razy, dlatego żeby to po prostu zrozumieć. Chcemy, żeby do tej 10 sekundy od tej piątej coś się zmieniło. W takim wypadku zaznaczyliśmy sobie tutaj oś Y, żeby zapobiegać ruchowi, czyli góra-dół, żeby się nie zmieniało. I przesuńmy sobie tą klatkę w taką pozycję, w jaką tylko sobie chcemy. I teraz możemy zrobić taki bajer. Zaraz Wam pokażę. Albo przesunąć ręcznie w ten sposób, a jeżeli chcielibyśmy, żeby ta odległość tutaj od kantu była tutaj na końcu taką samą odległością, to jeżeli dobrze pamiętam, robimy sobie to w ten sposób. Zobaczcie. Tutaj mamy 593 na osi X, czyli na tej. I wystarczy wpisać sobie na początku minus. Sprawdzę, bo nie wiem, czy się nie pomyliłem. I klikamy Enter. Wtedy ten obrazek nam się przesuwa. Ale nachodzicie teraz na pewną pułapkę, która dla początkującego może być taka, że się ktoś wkurzy i nie będzie chciał tego programu używać. Wy tutaj sobie coś zmieniacie w 10 sekundzie. My tutaj na osi czasu z podglądem jesteśmy na 0 sekundzie, więc trzeba byłoby tu przesunąć się na 10 sekundę, co jest kompletnie niedopuszczalne. Tak więc trzeba sobie tutaj nacisnąć synchronizację kursora. Niby taka bzdura, ale powiem Wam szczerze, że może wkurzyć. Więc ja sobie pozwolę jeszcze dopisać synchronizacja kursora. Chyba już taką tak zrobiłem. To jest właśnie ta podgląd animacji podczas edycji. Synchronizacja kursora, żeby to było jasne. Być może będzie Wam kiedyś to przydatne, bo komuś będziecie chcieli powiedzieć, taki poradnik zrobię. Ten pierwszy teraz jest taki bardziej ogólny, żeby pokazać możliwość. Klikając tą synchronizację kursora, zauważcie, że od razu podgląd skoczy. Będzie to, co my tutaj będziemy zmieniać, to będzie na podglądzie, nie tamto, co jest tam poniżej. Zobaczcie. Klik. I teraz przejdźmy sobie. Siach. I widzicie? Zmieniło się. Czyli tak, od 0 sekundy. Chodzi o to, że ta synchronizacja pozwala nam tu, co tu zmieniamy, dodajemy sobie klatki. Przepraszam, te nie klatki, tylko tak, klatki kluczowe. To, co tu zmieniamy, będzie w podglądzie. I to już jest komfortowe, normalne, normalna praca. Zobaczcie, w piątej sekundzie, do 5 sekundy nic się nie zmieniło, zgadza się? Tak.
ale do 10 już miało nam przejść na lewą stronę. I to dokładnie, żeby ta odległość była zachowana. Więc jedynie co zrobiliśmy sobie w 10 klatce, zmieniliśmy sobie tutaj na osi x minus, tylko dodaliśmy. Dzięki czemu ten obraz przesunął się względem tej osi x, czyli tej prostej, względem środka tego obrazu, tą samą odległość, tylko na odwrót. Tu jest 0. W środku jest jakby 0, tak trzeba to rozumieć. I tu jest 0. Ta y. I przesunięcie było dokładnie w drugą stronę. Zobaczcie, dam wstecz. Przywróć. Wstecz. Przywróć. To jest dokładnie to przesunięcie. Minus 593, 593. Tak więc warto z tego korzystać i zapamiętać. OK, przesunęliśmy na drugą stronę bez przesuwania ręcznego. Oczywiście nie musielibyśmy nawet zaznaczać tej opcji zapobiegania ruchowi Y. Ale zrobiliśmy. Tak więc jakim będzie teraz efekt? Efekt będzie tak, jak tu sobie możemy podejrzeć. Na początku nic, mamy po prawej stronie obrazek. Po prawej stronie przechodzi nam potem w lewą stronę. OK, i dalej już się po prostu nic nie dzieje. Ten film sobie tam gdzieś leci. Tak jak widzicie tutaj w podglądzie, on sobie tam leci, on zniknie, jak się skończy oczywiście. Widzicie, pyk i już go nie ma, bo się tu po prostu skończył. Tak więc możemy zamknąć sobie to okno, ten ruch ścieżki. Pamiętajcie, gdzie on był. Zaznaczamy film, na którym chcemy zrobić jakieś zmiany i klikamy tutaj ruch ścieżki. Ruch ścieżki. Dodam poradnik dla początkujących. Zrobimy może osobny, żeby nie było, bo to ktoś może potem komuś powiedzieć, tam jest ruch ścieżki, on nie będzie wiedział, jak to jest, więc zrobimy taki osobny poradnik, ruch ścieżki. Niby zbyt szczegółowo, ale już z doświadczenia wiem, że to się naprawdę może komuś przydać. Ruch ścieżki, czyli poruszenie materiału wideo na innym. Czyli takie picture picture, no ale nie do końca tak, bo tu jest jeszcze z poruszeniem. Tak więc ruch ścieżki, zrobimy taki poradnik. OK. I zobaczcie teraz. Wcześniej dodaliśmy sobie dwa filmy w dwóch osobnych ścieżkach. Ustaliliśmy kolejność. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli zapomnicie, o co chodzi, to przejrzyjcie jeszcze raz film. Zawsze to dodajemy sobie wstaw ścieżkę wideo, jeżeli byśmy chcieli. Można też duplikować. Zmienić nazwy tych ścieżek. Chodzi o te nazwy tutaj. Widzicie? Możemy sobie dodać na przykład takie, śmaki, owaki. I co tu dalej? I leci sobie film. I teraz z tego pierwszego usunęliśmy ścieżkę audio, pamiętacie? I mamy tylko jeden dźwięk, tak jak tutaj słyszycie. Więc włączmy sobie teraz play. I słyszymy dźwięk. Ten z pierwszego po prostu filmu, czyli z tego głównego. I film sobie leci i zobaczcie, jak się przesuwa. W podglądzie wszystko widzimy. No i jest dokładnie tak, widzieliśmy, czyli dwie kamerki lecą naraz w jednym czasie. Widzicie? Jest naprawdę w porządku. Tutaj skorzystajcie czasem, gdy macie taką potrzebę. To jest taki guzik. Dyskietki. Zapisz zrzut z ekranu do pliku. Możecie sobie zrobić zrzut. Na przykład o. Obraz jeden. Zapiszmy sobie. I automatycznie mamy zrzut. Zobaczcie. O, akurat tu słabo będzie widać. Musicie uwierzyć na słowo, że jest no zrzut po prostu ekranu. To tu dużo gadać. Tak jak tu widzimy, tylko że w pełnej rozdzielczości 1920x1080. OK. I filmik sobie leci. Nam się jednak przypomina, kurczę, ten dźwięk jest za słaby. Chcemy go troszeczkę wzmocnić. Możemy tutaj powiększyć sobie tą ścieżkę w ten sposób. Albo nawet i tak. Wszystko zależy, jak chcemy. I zobaczcie, mamy tutaj suwaki głośności i panoramowanie. Chodzi oczywiście prawy, lewy balans, czyli chodzi o stereo. Nas interesuje zwiększenie głośności. Jest na 0, czyli na teraźniejszym słyszycie dźwięk taki, jak nagraliśmy po prostu. Chcemy zwiększyć ten dźwięk, dajemy pauzę i klikamy, przesuwamy sobie ten suwak trochę dalej w ten sposób. Może oczywiście film lecieć. I nagle wydajność będzie po prostu mocniejsza tego dźwięku. Albo ściszyć. Wszystko zależy od naszych po prostu potrzeb. Tak więc możecie sobie tutaj troszeczkę pomachlować, pozmieniać. Drugą opcją, tu możecie sobie zmienić na 0, tak jak było, gdybyście chcieli przywrócić, albo cofnij, pamiętajcie o tej opcji.
Inna opcja zwiększenia głośności to jest po prostu, tutaj jest taki suwak zielony, widzicie go tu? Wzmocnienie. Jest 0, jest 0. Możecie sobie tutaj na przykład zmniejszyć w ten sposób. I dźwięk się tutaj nam wycisza. Dziwne, że tu się nie zrównuje to, ale niestety. Tu sobie możecie po prostu wzmocnienie wyciszyć albo do zera doprowadzić. Czyli tutaj nie mamy powyżej, nie możemy tutaj dawać głośniej. Nie mamy tak, że jesteśmy na środku i jeszcze zwiększamy. Tutaj po prostu mamy maksimum filmu, a tutaj możemy zwiększyć o jeszcze trochę. Dobra, myślę, że z dźwiękiem jest wszystko jasne. Zmniejszmy sobie tę ścieżkę. Co jeszcze Wam tutaj tak dla początkujących? Jak przyciąć materiał? O, powiedzmy, że widzicie, tutaj mamy dwa filmy. Ten jest krótszy, ten jest dłuższy. Trochę kiepsko, więc powiększmy sobie tu materiał. Plus, plus. Jeszcze raz. Zwiększmy sobie te dwie klatki. Może nie aż tak duże. Takie powiedzmy. Przesuńmy się do końca i zobaczmy. Tu mamy materiał, który tak naprawdę kliknijmy sobie na osi. Tu by nam wystarczyło dotąd, żeby film się toczył. A ten tutaj, co leci dalej, średnio nam jest potrzebny po prostu. No to co możemy zrobić? Klikamy sobie tu w tym miejscu, gdzie mamy koniec tej ścieżki. Zmieniamy tu, klikamy sobie na tą ścieżkę, bo w tej ścieżce chcemy coś zrobić, czyli tu przyciąć ten film i klikamy po rozdziel. Nie podziel, tylko rozdziel. Zobaczcie. Ops, coś mi się tu chyba nie rozdzieliło. To się miało rozdzielić. Sorry, pomyłka. Wstecz. To miało się rozdzielić, a nie tam jakieś inne. O, źle zaznaczyłem. Przepraszam. Teraz zauważcie jedną rzecz. To jest dość intuicyjne i bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chcecie w tym miejscu dokładnie na równi tym materiałem zaznaczyć ten dolny film, no to wiadomo, możecie tu próbować. O, fajnie Wam się przyklei. Ale jak kliknięcie gdziekolwiek tu, to Wam się zmieni. Ale jeżeli znajdziecie w miarę na tej linii, zobaczcie, w miarę na tej linii, to program sam Wam tutaj da kursor, żeby był równo tym. Zobaczcie. Ciach. Widzieliście? Spójrzcie. On jakby tak pyk, o, wystarczy przytrzymać dłużej, widzicie. Od razu jakby chwyta coś, co jest najbliżej. To jest bardzo fajne i wystarczy teraz kliknąć rozdziel. Teraz ten film, który tutaj mamy, albo możemy usunąć, albo możemy, nie wiem, dodać go na ten film, jako na przykład, nie wiem, w dolnym rogu, żeby się pokazywał. Opcji jest naprawdę wiele, tak jak wcześniej pokazywałem. Wystarczy ten film teraz tutaj sobie kliknąć, ruch ścieżki i coś z nim zrobić. Ale jako, że tu się kończy nasz film, to będzie to bez sensu. Więc trzeba byłoby tutaj dodać kolejną ścieżkę. Zobaczcie. Ten film tu przesunąć do góry. Zmniejszmy sobie na minusie. To jest bardzo istotne. Korzystajcie z tych powiększeń. Można to robić też... O, przepraszam. Można to też robić w sposób scrollem na myszce. Znacznie przemieszczać. Zobaczcie. Ten materiał... O, coś mi się podniosło. Ten materiał możecie sobie wstawić, gdzie chcecie. Na przykład... O, zobaczcie. Na przykład byśmy chcieli, żeby w tym miejscu powiedzmy... O, albo tu. Jak będzie leciał materiał, pokażę. Co się dzieje? Tutaj było tak, że film leci w rogu górnym. O, jeszcze leci. Ale tutaj nam teraz przeszkadza ten film, który wstawiliśmy. On się zrobił taki wielki, zasłonił wszystkie inne filmy. Zobaczcie, tu jeszcze było widać dwa filmiki, a tu nagle ten, co przycięliśmy, nam zajął bardzo dużo miejsca. Więc teraz wystarczy znowu w niego kliknąć. Pokazuję Wam to dwukrotnie, ale to Wam się na pewno przyda, bo zrozumiecie tą ideę. W większości programów jest podobnie. Klikacie sobie na ten filmik i to samo, co robiliśmy dokładnie wcześniej. Ruch ścieżki, pamiętacie? I zmniejszmy sobie ten filmik. O, zobaczcie. O, i widzicie, co się dzieje? Mam tutaj zablokowaną oś Y i dajmy sobie wstecz. I tutaj odblokujmy zapobiegaj ruchowi. Teraz dopiero możemy... Nie, przepraszam, pomyliłem. Gdzie to jest? Skaluj ruch. Zapobiegaj, to nie. Zaraz, przepraszam, nie pamiętam, co ja tam pozmieniałem. Nie tak. Pamiętam, że miała być forma ustawiona. Tutaj x, y popuśćmy i teraz się zgadza. Tak, bo wcześniej tu nacisnąłem i poblokowałem te zapobieganie x, y i zablokowałem w ogóle ruszanie. I zobaczcie, teraz już możemy normalnie skalować i zmieniliśmy sobie do jakiegoś tam rozmiaru, jaki nam pasuje. Ewentualnie możemy podejrzeć na ścieżce tamten materiał i ten rozmiar, który tu jest, oraz miejsce możemy sobie po prostu skopiować. No i tu wpisać sobie ręcznie.
I co robimy? Przesuńmy sobie. Szkoda, że tu nie ma niestety, że w podglądzie możemy sobie przesuwać, tak jak w Camtasia, no, ale trudno. Przesuńmy sobie na przykład o tutaj. W ten sposób. Ciach. I zobaczcie, w tym momencie stworzyliśmy sobie taką opcję. Aha, teraz jeszcze spójrzmy, co zrobiliśmy. Przesuwamy się tutaj na tej klatce 30 i chyba się zgadza. Tak więc nie powinno być problemu. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Idzie filmik, idzie. I tu powinien dołączyć nam na dole w rogu kolejny film. Zgadza się, wszystko jest. I znika, gdy się kończy oczywiście. Super. Tu animacji akurat do tego filmu nie będziemy wstawiać. Gdybyśmy oczywiście chcieli, to zobacz, jak to się prosto robi. Tu klikacie dwa razy na tą animację, znaczy na ten punkt, klatkę kluczową, przepraszam, pierwszą. Tutaj nic jeszcze nie zmieniliśmy, dopiero wstawiliśmy nasz film. I zobaczcie. Przesuńcie sobie na przykład, nie wiem, do... Tu cały czas patrzycie sobie, jak się fajnie przesuwa. Na przykład, nie wiem, tu za daleko. Tu się nam... Tu się gdzieś zaczyna. Ale od tej klatki chcielibyście, żeby Wam się tutaj na przykład ten filmik przesunął tu w róg. O, na przykład. Powiedzmy, że w tym miejscu chcielibyśmy, żeby już ten film był tutaj. Czyli tu się zaczyna, a tu ma on się zacząć mniej więcej od tej klatki. Zacząć się przesuwać w górę. No to spróbujmy to zrobić. Tutaj. Tu jest, jak widzicie, mamy cały czas zaznaczony ten materiał. Więc jeżeli dojdziecie sobie tutaj do końca, albo skorzystacie z tego guzika, ostatnia klatka kluczowa, teraz Wam pokażę, co, o co mi chodzi. Ostatnia klatka kluczowa, to jest następny guzik, którego jeszcze nie poznaliście, to on przesunie tutaj miejsce kursora na sam koniec filmu. A my byśmy chcieli, żeby od tej klatki tutaj do końca filmu się przesuwał w górę, czyli tak powoli w tym wypadku. Oczywiście możemy wcześniej tu gdzieś klatkę ustawić i wtedy tu się przesunie, a tu już zostanie w tej pozycji. Ale powiedzmy, że chcielibyśmy do samego końca, żeby się przesuwało od tego miejsca. W tym wypadku dodajemy klatkę na samym końcu, no zresztą ona już jest, i przesuwamy materiał do miejsca, w którym po prostu nam to będzie pasować. Tylko kiepsko jest jednak to, że jak pójdziemy na sam koniec, dajemy wstecz, to po prostu nie widzimy tego filmu. No po prostu go nie widać. Zresztą nie widać go dlatego, że przesunęło nam do samego końca, i tutaj popełniłem pewien błąd, przepraszam najmocniej, przesunęło nam do samego końca, do 120 sekundy, czyli tutaj, czyli poza cały materiał, a miało nam przesunąć tutaj. Czyli jeżeli ostatnim sobie klikniemy, to niestety, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Przepraszam, tu pomyliłem się. Czy to nie było czasem tu do następnej kluczowej? Wstecz, poprzednia, czyli tutaj, aha, dobra. O, tu jest mój błąd, przepraszam Was najmocniej, ale bardzo dobrze, że błędy trzeba popełniać. Tu przesuwam sobie do miejsca, w którym sam się przyklei. O, już nam tu ładnie pokazał. W tym momencie tutaj dodamy sobie klatkę kluczową. Mamy dwie i zobaczcie, o to mi chodziło. Najpierw trzeba ustawić. Przesuwamy się do następnej klatki. Ciach, a nie na sam koniec. To był błąd. Tą klatkę usuniemy prawym guzikiem. I od tej klatki tu... Chcemy, żeby do samego końca tego filmiku, krótkiego w górę, przesuwał się film tak w górę. Więc klikamy dwa razy na tą klatkę i ciach. Teraz moment, czemu nie widzę? Gdzie popełniłem gafę? Moment, moment. Tu już mi się powoli zaczęło przesuwać. Gdzieś popełniłem błąd. Jeszcze raz wracam, tą klatkę usuwam. Też popełnicie te błędy, oczywiście możecie robić wstecz. Gdzieś popełniłem błąd, więc wracam tutaj do klatki, dwa razy klikam, ciach, i ten film chcę przesunąć do góry, czyli tu do końca tego filmu mniej więcej chciałbym przesunąć. Tak, tylko że jak pójdziemy do końca tego filmu, to nie widać. Więc zrobię tak, powiększmy sobie trochę bardziej. O, ciach. I tu byśmy chcieli jeszcze widzieć tą klatkę. Dobra, tak zrobimy. Dodamy sobie tu klateczkę i przesuwamy materiał w ruch. O, ciach. Co się oczywiście zdarzy, zobaczcie. Czyli, a tu mam za bardzo powiększone, więc pomniejszmy sobie, żeby widzieć, co się tu w ogóle dzieje. Tu zrobimy sobie, o i tak. Zobaczcie. Film się pojawi zaraz, zresztą tu będzie widać, jako ten drugi.
jako w sumie trzeci i od tej klatki, którą tu widzicie, zacznie się przesuwać w prawy górny róg. Tak jak zresztą tu zrobiliśmy. Żadnym falowanym ruchem, tylko po prostu się zacznie przesuwać, a film oczywiście będzie leciał w tej klatce. No i już, i gotowe. Jest też opcja, że możemy tutaj ten film wydłużyć, zobaczcie, do ostatniego filmu i co się wtedy zdarzy. No i zdarzy się tyle, że podgląd. Zobaczcie, jak to wygląda. Do klatki zaraz dojdzie. Zresztą już doszło, przepraszam. I film się przerzuca. Dźwięk sobie leci w tle. Tutaj, tamten wcześniej. Tak więc już widzicie te efekty, te podstawowe. Co tutaj w ogóle można robić? Jest to naprawdę bardzo zaawansowany program. Tu leci dalej film, ponieważ... Tu zamkniemy sobie już. Tu leci dalej film, ponieważ to jest ten dźwięk. Dźwięk sobie musimy dociąć, więc co robimy? Stop. Przyklejamy się do ostatku. Zaznaczamy teraz tą tutaj ścieżkę. O, tu, ciach. Przycinamy to. A to wio. Usuwamy delay albo prawym guzikiem usuń. W tym momencie mamy już filmik. Leci sobie, wstawiliśmy film, edycję, zrobiliśmy animację. I jestem przekonany, że każdy z Was teraz po tym drobnym filmiku, gdzie czasami powtarzałem się kilkukrotnie, nawet sam popełniłem drobny błąd, no po prostu znajdzie to, co go po prostu interesuje. Myślę, że sprawa jest o tyle prosta, że sprawdźmy, czy tu wszystkie kończą się materiały na te, żeby były połączone. Istotne jest to, żeby każdy materiał się zakończył, dlatego warto czasami sobie plusik nacisnąć i zobaczyć, czy rzeczywiście jest wszystko tak, jak ma być, na takim większym powiększeniu. Zobaczmy, oplala. Nie żadne efekty, to mi się. Okay. I tu. Dobra, i wtedy w takim wypadku można powiedzieć, że jesteśmy w domu. I tu kończy się nasz oczywiście film. I chyba myślę, że na tyle. Aha, dodajmy sobie jeszcze jakiś tekst. Jak dodać jakiś tekst? Bardzo prosto. Nie da się prościej. Tutaj mamy coś takiego jak generator mediów. W generatorze mediów możemy sobie dodawać różne efekty. O, i tu dodamy sobie poradnik. Ciach. O, efekty. Łańcuch efektów, bo można dodać łańcuch, to Wam pokażę wszystko. OK, zapiszmy ten kliczek. I teraz tu możemy sobie dodać napisy, jakiś ekran testowy, takie różne bajery, jakieś kule. Zobaczcie na przykład od tutaj tytuły i teksty. Tu mamy wszystkie. Ciach. Można dodać zwykły, można dodać jakiś animowany, można dodać taki, który ma tło. No i chyba tyle. Dodajmy sobie jakiś tam, nie wiem, tekst. Zwykły, przykładowy na początek. Jak go dodać? Dwa razy klikamy na ten tekst. Klikamy tutaj. Usuwamy, zmieniamy sobie wielkość. Nie wiem, na tyle. Forumwiedzy.pl. Subskrybuj kanał. O, zachęcam Was oczywiście. To pomoże mi w dalszym rozwoju poradników dla Was tego typu. OK, mamy sobie tutaj te okno, możemy je przesunąć w ten sposób. Dodamy sobie ten tekst, on dodał się on w sumie tutaj na samym końcu, a my byśmy chcieli, żeby na samym początku. Za chwilę zamkniemy to okno, bo nam przeszkadza. Zmniejszmy sobie troszeczkę ten cały widok. Przesuńmy sobie ten tekst na nową ścieżkę. Oczywiście ta ścieżka z tym napisem powinna być na samej górze, a to jest chyba jasne. Więc co robimy? Na pierwszej ścieżce klikamy prawy guzik myszy. Staw ścieżkę wideo. No, ja proponuję, żeby tak to zrobić. Przesuńmy sobie ten cały tekst, który tu mamy, do góry. O, tu. I tu będzie, napiszmy sobie. O, tekst.
No niech sobie tak jest na przykład. Tu mamy nasz tekst, wydłużmy go sobie i powiedzmy, że będziemy chcieli na całą długość filmu, żeby ten tekst był. Tam animację możemy też wstawiać z tekstem, tak samo jak z filmami, co robiliśmy. Przesuńmy sobie tu ciach na począteczek. Tu mamy nasz tekst. Chcemy teraz go edytować. Jak go edytować? Klikamy albo tutaj, wygenerowane media i otwieramy sobie to okno. Albo prawym guzikiem, tutaj jest też chyba edytuj wygenerowane media. I to samo okno się otwiera. Rozszerzmy sobie troszeczkę. O, ciach, troszkę w ten sposób. I teraz co możemy zrobić? Zaznaczmy tekst. Zmniejszmy na przykład. O, zwiększy. Na przykład. Tak. Tak więc do wyboru, do koloru. Pokazuję Wam. Chodzi o to, że tutaj machlujecie sobie. O. Machlujecie, to znaczy działacie sobie względem tego, żeby ten tekst wyedytować w tym miejscu, a tu się pokazuje, jak to będzie wyglądać. Kolor tekstu oczywiście możemy zmienić. Na przykład, nie wiem, na taki, śmaki, owaki. Możemy zrobić, żeby był trochę przeźroczysty. Żeby był bardziej czarny, bez koloru, czyli ciemniejszy. Ale nie trzeba, można pipetką sobie tutaj, pipeta się nazywa, wybrać kolor, na przykład o ten niebieski ciach. I nagle wszystko jest w tym kolorze, jak sobie zaznaczyliśmy tutaj. Ale dobra, zróbmy jak było. Żółte. Ciach. Co dalej? Animację możemy oczywiście dodać do tego ciężki dzień. I będzie to wyglądać w sposób na przykład o taki. Ciach. Napis sobie przyjechał. Ale my nie chcemy żadnego tutaj napisu. Chcemy, żeby po prostu bez żadnej animacji. Skalę, czyli możemy powiększyć, pomniejszyć ten napis. Pogrubić go, ale oczywiście musi być zawsze zaznaczony ten tekst. Pamiętajcie, żeby działać na tekście, trzeba zaznaczyć. Ok, co jeszcze? Położenie. Możemy zmienić miejsce. I tym suwakiem robicie wszystko. Możecie też tutaj na ekranie podglądu sobie to zrobić tak, jak potrzebujecie. Co tam dalej możecie jeszcze zrobić? Punkt kotwiczący, środek. Dobra, to jest jasne. Zaawansowane, czyli możecie tło sobie ustawić, że chcecie, żeby jakieś tło było. Zobaczcie teraz. Robicie sobie jakieś tło, takie. I już się robi, jak widzicie, takie tło. I teraz powinniście dodać pytanie, a czy da się gdzieś tutaj zrobić coś takiego, że tło będzie na przykład tylko mniej więcej tutaj, czyli na naszym tekście, ale nie dookoła. Oczywiście, że się da. Trzeba tylko chcieć. Wybierzmy sobie jakiś kolor. Powiedzmy, że nie będzie to takie przeźroczystawe, tylko pełne. Do wyboru do koloru. Wybierzmy sobie jakiś kolor tego tła, na przykład pomarańczowy, albo żółty. O, taki dobry. Tu zmienimy kolor na czarny na przykład. Albo taki. Ja, jest. Dobra. I teraz tu jeszcze oczywiście mamy inne efekty, jakieś kontury danego tekstu. Wszystko zależy, czy ktoś chce tam jakieś zrobić, jak widzicie, robi się taki biały kontur. Kolor możemy oczywiście zmienić według własnych potrzeb. Następna opcja, cień. Tu możemy sobie w cieniu ustawić na przykład cień. No, zrobił się taki delikatny. Zwiększmy może rozmycie to. To się nam akurat tutaj nie podoba. Ciach, włączamy i zobaczcie, tworzył się cień. Tak więc to jest kwestia już upodobania. I teraz co? Zamknijmy sobie. Mamy tekst. Fantastycznie, że go mamy. Ustawiliśmy, że będzie na całą długość. No ale trochę jest za duży, no trochę nam zasłania, prawda? Więc korzystamy z czegoś, czego Wam jeszcze nie pokazywałem, czyli panoramowanie, przycięcie tutaj na dole. Zaznaczamy nasz filmik, a dokładnie nasz tekst. Panoramowanie. Tutaj nowe okno Wam się pokazuje. Tutaj też jest ta kwestia synchronizacji kursora, gdyby Wam się nie zmieniało, to pamiętajcie, że to kliknąć. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy troszeczkę, kurczę, coś za dużo. Więc co możemy z tym zrobić? Zobaczcie. Zaraz Wam pokażę. Tu sobie zmieniamy tekst. Znaczy ten... Wykadrujemy sobie, że tyle chcemy. O, zobaczcie, jak fajnie idzie. Już tekst się zrobił mniejszy. Zamykamy. I patrzcie, co teraz mogę zrobić. Teraz znowu klikamy. Tu ciach, zmniejszamy. Mówię tak przykładowo, oczywiście zrobicie po swojemu. I zobaczcie, już jest na przykład coś takiego.
Trochę roboty, trochę kombinowania. Im bardziej dopracujecie, ewentualnie skorzystacie z efektów, tym lepszy będzie efekt. Tu mamy jeszcze jakieś cienie, jak widzicie. Tu mamy blaski. Tak naprawdę jest sporo zabawy z tym. Ok, i zrobiliśmy sobie takie coś. Teraz możemy jeszcze do tego tekstu dodać jakiś efekt. Efekty są tutaj. Efekty wideo. Co by tutaj dodać? Tych efektów jest sporo, ale na początku to każdy jest zielony, te podglądy jakieś takie liche są. Weźmy sobie jakiś efekt blasku. O, coś takiego. Może ten czerwonawy, taki, który tu jest. Weźmy sobie, kliknijmy tutaj, gdzie to mamy w kompozycji. Nie tak. Efekty mediów, chyba to tu było. Tak. Wybieramy sobie efekt mediów. Tutaj jest ten brak wtyczek w łańcuchu. To jest to, o czym mówił w łańcuchu. Wybierzmy sobie jakiś efekt. Flara Sony. Nie wiem, co ona tam robi, ale dobra. Dajmy OK. Dwa razy kliknijmy w tą flarę. Pojawił się pierwszy efekt. Kliknijmy sobie OK i zobaczmy, co ta flara nam robi. Tu oczywiście mamy pewne ustawienia, które możemy od razu podglądać tutaj sobie. Flara. Co ta flara nam tu zrobi? Tam nie wiem jeszcze. Czy w ogóle coś nam zrobi? O, tutaj nawet zrobił się efekt przesunięcia. O, chyba klatka tam była po prostu pierwsza, która nam zaczęła przesuwać. Tak, okazało się, że tu są te klatki narysowane, takie kropeczki, widzicie? Tu ciachcia. Więc ta klatka nam tu rozpoczęła, tą klatkę sobie przesunię na początek. I nie ma problemu jakiegoś większego. Dobra. Zrobiliśmy sobie tu jakąś flarę. Zaraz zobaczymy, co nam się porobiło. To ja, nam się po... ja nie wiem, co ta flara miała zrobić, ale efektu ja tu żadnego jakoś nie widzę. Moment. Natężenie. Tu jest, jak widzicie, taka flara się pokazuje. Sia, sia, sia. Coś tam jest. No. Są takie efekty, które trzeba odpowiednio podopasowywać, pobawić się tym. Dodajmy sobie jeszcze jeden tekst, znaczy jeszcze jeden jakiś efekt, nie wiem. O, może jądro z plotu Sony, nie mam pojęcia, co to jest, ale dobra. Zobaczcie, że tu się doda teraz drugi, do góry. OK. I teraz otworzy się nowe okno. Jądro z plotu. Nie mam pojęcia, co to zrobi, ale fajnie brzmi, nie ma co. Przesunięcie. Dziwne, co się tu dzieją. Automatyczna normalizacja. Rząd pierwszy, drugi, trzeci. Sorry, nie wiem dokładnie, co ten efekt robi, ale jak widzicie, jakieś cuda się tu wyprawiają. Nie wygląda to jakoś specjalnie dobrze, no ale można robić jakieś różne efekty, no powiedzmy, że jest fajny. Ten sobie, powiedzmy, usuniemy i dodajmy inną jakąś jeszcze wtyczkę. O, dostosowanie HSL Sony. A to jakieś nudne będzie. Papier gazetowy Sony, o, dwa razy. OK. Zobaczmy, co ten papier gazetowy robi. O, takie jakieś tam efekty. Pamiętajcie, że do wszystkiego można dać edycję, więc można na przykład zrobić, żeby takie coś się działo. Dobra. Myślę, że wszystko już rozumiecie. Nie trzeba to jakoś specjalnie wam tłumaczyć. Można dodawać po prostu efekty do takich filmików. Myślę, że taką podstawę wam teraz na sam początek osobom, które się zainteresowały tym programem, przedstawiłem. Wydaje mi się, w sposób bardzo zrozumiały, szczególnie dla takich laików bardziej, osób, które po prostu początkują, którym już coś tu pokazałem i dzięki temu mogą spokojnie coś tam pogrzebać. I myślę, że na sam początek to dość dużo materiału. Co jeszcze? Na samym końcu, że jeżeli chcemy ten film zapisać, już sprawdzimy, przepuścimy, wszystko się zgadza. OK, gitara, koniec. Koniec materiału. Tutaj zacznijmy, co tu sprawdzić. Ja. To my mamy, wybierz. Tu mamy wszystko OK. Gdzie to jest? Gdzie my to mamy? Sprawdzić jeszcze. Tutaj mamy cały nasz materiał, który stworzyliśmy, taki żółty suwaczek, o którym jeszcze nie wspomniałem. Bardzo przydatny, gdy chcemy puścić na przykład film w ciągu. Leci sobie jakiś tam nasz film i gdy się skończy, to po prostu znowu wraca. I tutaj mamy te zapętlenie odtwarzania. Ja.
No, jakoś tak średnio to wyszło. Leci sobie filmik. Wentla sobie włączymy. I gdy będzie na końcu. Sorry. Dajmy sobie pauzę, będzie szybciej. Gdy będzie na końcu, to ta pętla się tu stworzy. Zobaczcie, i wróci od nowa. Sorry. Nie zaznaczyłem tutaj. Leci i powinno sobie wrócić. Według tego zaznaczenia niebieskiego. Widzicie, i znowu, tak w kółko. Jeżeli chcemy jakiś efekt zobaczyć, co dobrze wygląda, to przydaje się tutaj ta opcja u góry. Dobra, nie będę więcej przedłużał. Myślę, że na sam początek, na pierwszy raz, to myślę, że dość dużo. Tak więc, jeżeli będziecie chcieli jakieś poradniki względem po prostu waszych jakichś potrzeb, no to oczywiście zachęcam Was do pisania tam pod filmikiem na dole w komentarzach, co konkretnie potrzebujecie. A ja postaram się spojrzeć tutaj. Okay. A ja postaram się dla Was taki poradnik zrobić. Zaraz postaram się szybciutkie te takie krótkie poradniki zrobić już, czyli tak jak sobie wypisałem, jest ich tam dość sporo, jak widzę. A ten pierwszy taki tutorial, poradnik dla początkujących, myślę, że dosyć bogaty. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zachęcam Was do kliknięcia łapki w górę i subskrybowania kanału mojego z poradnikami. Komentujcie, jeżeli coś za długo gadam, a to najczęściej właśnie się zdarza u mnie, to też możecie oczywiście komentować i jechać po mnie. Mam nadzieję, że jednak będzie więcej pozytywnych, ponieważ no staram się dla Was coś ciekawego przekazać w różnych poradnikach. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który zaraz dla Was nagram. Cześć Wam.